Yeah, we have lost maybe now 6 in a row, so good loss is not good enough anymore. So it hurts like hell, and yeah, we played good. We struggled in the beginning, we came back all the time, you know, and came back from 2-0, we had our chances in the fifth. So was a really fiery end of the match, blaming referee, but no, it was up to us to finish that game. We couldn't do it, and it's like this. Można powiedzieć, że było sporo kontrowersji, ale my mieliśmy piłkę na swojej stronie, więc ja nie mam w ogóle pretensji do sędziego, bo nie gwiznął, jak się nie gwizdze, to trzeba grać do samego końca. My mieliśmy piłkę dograną, piłka była spokojnie wystawiona i nie kończymy i nie wygrywamy tego, więc w tym bym upatrywał raczej naszej porażki, niż w tym, że sędzia zrobił jeden błąd. Sędzia może zrobić jeden błąd. My tych błędów robiliśmy bardzo dużo, więc tyle. No, but what else we can do? I mean, we have 2 days and 10 game again, so it's not an easy moment for the team. We have so many injuries. We can't even practice normal anymore for a long time. So yeah, we need to stay strong in the head. That's all. All the rest doesn't matter. Fajny powrót też mógł być w drugim secie i też tego nie wykorzystaliśmy, więc tak jak mówię, no możemy mieć tylko i wyłącznie pretensje do samych siebie, bo to było wszystko w naszych rękach, a nie w rękach sędziego. I trochę myślę, że niepotrzebnie się zagotowaliśmy w emocjach gdzieś tam. Wiadomo, że nie gramy może tak, jakbyśmy chcieli, nie wygrywamy i to też gdzieś tam pewnie nas denerwuje, wkurza i takie sytuacje gdzieś tam puszczają emocje i zrobią się z tego kontrowersje, ale myślę, że wszystko jasne i wszyscy ochłoniemy i myślę, że chłopaki myślą podobnie, tak jak ja. No, I think I scored only 1 point in the 5th set, so I wouldn't say I played good. If you lose, then doesn't matter, you know. I'm disappointed for sure. I don't care how many points I scored. Patrząc na nasz okrojony skład, to może lepiej, że nie będziemy grać na dwóch frontach, tylko skupimy się po prostu na lidze, bo tam mamy dużo rzeczy do zrobienia też. Też nie gramy jakoś super, nie wygrywamy, nie zdobywamy punktów, a jak gramy nawet lepiej, to nie zdobywamy punktów, więc tam trzeba jeszcze z tym składem, który mamy, z tyloma osobami, które mamy, trzeba po prostu się pozbierać, otrzepać i tam powalczyć. No, mecz był bardzo emocjonujący. Bardzo dużo serca do walki chłopacy tutaj na boisku, a wykazali się naprawdę sporą wolą walki. Szkoda, że skończyło się jak się skończyło przegraną. A bardzo kibicowałem, liczyłem na to, że przyniosę szczęście. A no, w tym całym wyniku, chociaż dobra strona taka, że Wielka Orkiestra została wsparta fajną kwotą pieniężną, więc chociaż mnie to trochę tutaj pokrzepia na sercu. Oczywiście inaczej wygląda to, jak się patrzy z zewnątrz, oczywiście inaczej jak się gra na boisku, więc na pewno tutaj presja była na zawodnikach. No, dawali z siebie wszystko, było to widać, bardzo był to fajny mecz do oglądania, także fajne przeżycie zdecydowanie. Kibicuję dalej, żeby jak najszybciej się wszyscy poleczyli i żeby zacząć grać fajną siatkówkę.